Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Brudnowski. Przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie w kolejnej audycji na temat lasów miejskich Warszawy. Dzisiaj witamy Państwa w Lesie Brudnowskim. A jest ze mną na tym spacerze pan Damian Całka, leśnik. Z lasów miejskich w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dasz Bur. <laughs> tak, myślę, że tutaj w podkładzie też będziemy mogli usłyszeć ten las brudnoski, bo ja tak w niedzielę rano się wybieram, żeby jak najmniej szumów ulicy złapać, a jak najwięcej tych dźwięków lasu wyłapać do, do audycji. Nie, nie tylko do audycji, ale też takie, żeby takie nagrania po prostu opublikować i żeby były dostępne. I proszę mi powiedzieć, to jest taki las. Jeden z takich dla um, mnie przynajmniej bliższych lasów, bo po prostu mieszkam na zaciszu. No niedaleko. to ma pan to szczęście, że akurat taka lokalizacja zamieszkania mhm. i faktycznie rozumiem, że już jak pan tam zamieszkał, to las tam był. To jest chyba Tak. No i właśnie. No więc właśnie chciałbym się spytać o genezę tego lasu. Skąd on się tam wziął? Bo ja już wcześniej rozmawialiśmy tutaj na tematy lasów miejskich w Warszawie i w większości te lasy to jednak powstały dopiero po II wojnie światowej. I tak, ale, tak. ale tutaj, no, wydaje się, że tam jest i to grodzisko, prawda, takie starodawne jakieś dokładnie, bardzo. Dokładnie. I tak wydaje się, że takie otoczenie dosyć naturalne. Te lasy to tak naturalne otoczenie, tak, ale so, jak to no. wyglądało? Faktycznie, tam są potwierdzone, są jakby wykopaliska archeologiczne, tak potwierdziły, że tam średniowieczne grobisko, grodzisko zostało odkryte, nadal było zbadane, z tego co mi wiadomo, nadal jest zbadane, także tam zawsze coś się działo i historycznie się przeglądają całemu obszarowi. Yy, okazuje się, że yy, no, naukowcy udowodnili, że grodzisko z tego X-XI wieku to yy, postawione zostało na piaszczystej górce, czyli wydmie, yy -y. otoczone było bagnami. Jakieś szczątki grodziska zostały, co mówimy o dawnych czasach, tak. XI wiek, a obecnie mamy wiek XXI, więc. Kawał, no, czasu. kawał czasu. I w chwili obecnej mamy tam całkiem dorodny drzewostan. Też kilka razy las mógł powstać i zginąć, tak? I na no i właśnie. Otóż tam były po prostu mokradła, były bagna, więc niekoniecznie był e, taki lity, lity drzewostan. My, z naszej wiedzy wynika, że sam drze obecny drzewostan, tak, no, ma tyle lat, co upłynęło od wojny. Czyli krótko mówiąc, został posadzony po wojnie. I faktycznie drzewostany jakby były sztucznie posadzone przez człowieka. Mhm. Obecnie jest tam też pośrodku jednostka wojskowa. Także chociażby przez to jest trudno nam znaleźć jakieś takie bardzo dosadne dowody i konkretne przykłady na to, jak las mógł wyglądać. Bo, bo, bo był to teren chroniony właśnie przez wojsko. Mhm. Obecnie została, nadal jest, funkcjonuje jednostka wojskowa, no ale wszystko, co się... Poza ogrodzeniem tejże jednostki jest, stanowi las, y, zarządzany właśnie przez Lasy Miejskie Warszawa. No i bardzo przyjemny ten las, jest taki w środku miasta. Wyjątkowo przyjemny. To znaczy, tam ciężko może tak się całkowicie wyłączyć, jeżeli mówimy o dźwiękach. Tak? Chyba, chyba ze względu na jego rozmiar, bo nie jest zbyt dużym lasem, ciężko całkowicie y, znaleźć taką porę, gdzie będzie absolutna cisza, albo i, y, inaczej, kiedy to wejdziemy y, do Lasu Brudnowskiego, on się będzie ciężko że nie ma takich sytuacji, że wejdziemy do Lasu Brunowskiego i słyszymy tylko i wyłącznie las. Ponieważ otoczony jest z każdej strony właśnie tą cywilizacją, osiedlami. Tutaj mówię, ale jest, ma specyficzny mikroklimat. Ma specyficzny mikroklimat no, dzięki jakby podmokłemu terenowi. I na tym podmokłym terenie jakoś tak ktoś w sposób przemyślany tam nasadzenia robił tych drzew, czy, czy one tak jakoś przypadkiem się zasiały? Znaczy I tak i nie. To znaczy w przeszłości jak nasadzono ten las, no to na wielu, teraz już wiemy, tak? My teraz już przeprowadzając badania, inwentaryzację, badania gleb, jakby no, mamy odpowiedź taką, która tak mówi, że tak po części te siedliska mają większy potencjał. siedliska które te gleby, które tam występują, siedziska jakby mają większy potencjał niż, niż obecny drzewostan dyktuje. Mianowicie Posadzono bardzo dużą ilość sosny. A no to na tak tym większość, miejscu. Na większości lasów węgla. No właśnie, w bo, bo, bo sosna jest takim gatunkiem yy, z jakiegoś punktu widzenia, takim wdzięcznym, no bo tak szybko przyrasta, przyjmuje się, ładnie szybko pachnie. rośnie. No oczywiście, ładnie pachnie, tylko w momencie, kiedy jest posadzona na żyznych siedliskach, no to szybko ta przyroda, rządzi się, rządząc się swoimi pra prawami, jakby pokazuje swoją siłę i się okazuje, że tam po są Sosną, chce coś rosnąć innego, gatunki liściaste z kolei nie mogą iść tak bardzo do góry, bo nie mają tego światła, bo przysłaniane są przez te sosny. Więc taki ten proces poza tym jest takie zjawisko, jeszcze jak borowacenie siedlisk, czyli po prostu to, że już te sosny są tam dorosłe, zakwaszana jest gleba poprzez rzucane igliowa. Uwaga, bo na przykład sosny są wspaniałymi gatunkami dla nas, dla ludzi z miasta, bo są przez cały rok zielone na przykład. Ale kurczę, sosny sosny z kolei mają zrzucając igły przez cały rok. Także mm -hmm. ta ściółka składa się z suchych igieł sosny. Także one wymieniają te igły. Tylko, tylko nie tak jak drzewa liściaste, że na jesieni. Tak? Tylko one przez cały rok zrzucają te igły i w to mm -hmm. miejsce przestają nowe. Stąd mamy właśnie w ściółce pod sosnami dużo suchego igliwia. Ale plany są, żeby troszeczkę zmienić strukturę tego lasu, tak? Bo to, tak słyszałem, że, że no ostatnio tam spod... Też było głośno dosyć na temat wyci wycinki w tym lesie i takie stosy drewna, które tam chyba jeszcze leżą. No to mm -hmm. tak wyglądają, i, i wydaje się, że to tak może niepokoić mieszkańców, i pewnie no, oni się zgłaszają. No tak, niepokoi mieszkańców, mm -hmm. bo każdy chce e, jakby m, zachować trwałość tego lasu, więc mianowicie ja to tutaj oświadczam, deklaruję e, całkiem poważnie, e, że my, jako Las lasy, lasy miejskie Warszawa, właśnie robimy te zabiegi pielęgnacyjne po to, właśnie, żeby zachować trwałość tego lasu. I, i, i tutaj nie ma. Sytuacji, że realizowana jest czyjaś wizja, czy indywidualne po prostu zachcianki danego leśnika. Nie, nie, nie tu są i to są do wglądu publicznego dla zainteresowanych, tak, dosyć skomplikowane, na pewno obszerne. Mhm. Plany urządzania lasu, czyli, czyli w postaci są książek, tak, to w tych planach urządzania lasu przede wszystkim jest właśnie naukowo kilka ważnych dla dla, dla lasu faktów, chociażby poprzez badania. Cóż wspomniałem i jeszcze raz powtórzę, w takich planach urządzania lasu na przykład e, z, taką podstawową rzeczą są badania gleby, badania siedlisk. W tym momencie e, pokazana jest e, jakby potencjał danego lasu i ważne jest, żeby następnie Iż mając tą świadomość, że las jest sztucznego pochodzenia, czyli obecny drzewostan jest sztucznego pochodzenia i w dużej mierze, w znacznej mierze ten drzewostan, ten skład gatunkowy nie jest, nie jest zgodny z tym potencjałem siedliska, jakie tam panuje, czyli mówiąc wprost, no odbiega od lasu naturalnego, czyli odbiega od od, od wzorcowego lasu, mhm. a y, no, każdy intuicyjnie wie, że no, mówiąc o lesie wzorcowym, to mam na myśli y, las naturalny, tak? Bo to o to chodzi. Mhm. Wtedy, wtedy. Ta siła przyrody jest wtedy, yy, ma największy potencjał. Harmonijnie się rozwija, tak? Tak, mhm. tak, tak, tak. No właśnie, ty, czyli tutaj czegoś brakuje? tak? Ta sosna, tutaj za dużo jest sosna. Tak, sosna, mhm. drzewostany brzozowe, ta brzoza yy, chociażby się sama wysiewała, bo taka jest brzoza, taka jest natura mhm. brzozy. Gdzieś tam na jakimś nieużytku, nie, tam gdzie w sosna wypada, zasięła się brzoza, wahania poziomu wód gruntowych. Yy, z powodu, no, czyli, czyli, czyli tak, zmiany klimatu również mają wpływ, mm -hmm. ale też ta właśnie aglomeracja, to obudowanie lasu, yy, yy, jakby obudowany las dookoła, no, przez osiedla, mm -hmm. przez inwestycje. Coraz cięższe. Tak, mm -hmm. więc to, to też ma wpływ na wahania wód gruntowych, no i w każdym razie taki gatunek jak brzoza jest bardzo wrażliwy na takie wahania wód gruntowych. Każde drzewo jest wrażliwe, ale yy, wiemy, że brzoza szczególnie i ta brzoza z kolei właśnie usycha i oczywiście no, dla dzięciołów, yy, czy dla owadów, tak, jakby drugie, życia, drugie mhm. życie drzewa, tak zwane, no jakby też jest bardzo ważne, i staramy się na to patrzeć, zostawiać sporo tego martwego drewna. Jednakże, no, w kontekście, w kontekście istniejących drzewostanów, no to widzimy, że ta brzoza po prostu obumiera. Także, no, były cięcia i proszę Państwa, no, te zabiegi pregnacyjne, no, będą, będą trwały na czas mhm. obowiązywania tego planu urządzenia lasu, który to nam dyktuje, co należy wykonać, przebudować drzewostanów. Przebudować, że są dlatego dla, e, dla spacerowiczów w chwili obecnej, no, zbudza to kontrowersję, tak? Kontrowersję, no bo, 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 bo cóż, no, człowiek widzi stosy drewna, e, także ja tylko mogę zagwarantować, że wszystko jest pod kontrolą. Jest to ilość drewna, która e, może być wycięta i jednocześnie nie stanowi e, ubytku zasobu drzewnego w lesie, e, czyli ten przyrost nadal, e, badamy coś takiego jak przyrost drewna, tak? Czyli Czyli ma, mamy naukowo udowodnione, że ten, tego drewna i tak będzie coraz więcej, bo doprowadzamy, żeby drzewostany były coraz starsze, mhm. ale w niektórych miejscach no, zmuszeni byliśmy do przebudowy drzewostanu, czyli do uregulowania składu gatunkowego mhm. mhm. na, na, na danych siedliskach. No i tu pani dyrektor jeszcze mówiła o tym, że 75% tylko tej wycinki, którą można byłoby zrobić, jest wykonywana, czyli jeszcze 25% zostaje tak? z tego co należałoby... Tak, znaczy można tak, było... tak, tak, bo ten plan jest dziesięcioletni i my się my. poruszamy w takim okresie czasu 10 lat. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nam zostało parę lat do ukończenia tych zadań wyznaczonych przez plan urządzenia lasu i yy, jeszcze 25% yy, powierzchni, bo powierzchniowo patrząc, raz do odnowienia lasu nam zostało, ale uwaga, yy, tutaj jest bardzo ważna rzecz. Przy takim zabiegu jak przebudowa drzewostanu, czyli w momencie, kiedy faktycznie leży duża ilość drewna przy drodze, są wycięte, wycięte w tym przypadku to to mm -hmm. odnowienie gniazdowe, czyli są koliste takie powierzchnie Aha. wycięte, na te powierzchnie absolutnie sadzony jest las. Nowy las, tylko tak jak mówię, to są wtedy gatunki zgodne z tym potencjałem siedliska, z tym, co natura nam podpowiada. A natura nam podpowiada, żeby nie było tam właśnie sosny. dużo hmm. sosny, dużo brzozy na siedlisku. I teraz w tym roku też były cięcia wolsze, a Olcha jest wspaniałym gatunkiem i mamy przykład takiego siedliska Olsowego na terenie Lasu brudnowskiego i mamy tego świadomość, i on w tam, tam z kolei nie będzie cięte, nie, nie będzie cięć odnowieniowych. Ale mamy też przykład właśnie tych siedlisk, gdzie powinny rosnąć dęby, a rośnie tylko i wyłącznie e, olcha. No i odpowiadając na pytanie, co tam będzie rosło, co tam sadzimy, mhm. no właśnie zgodnie z tym potencjalnym siedliska, ze składem e, jaki, gatunkowym, jaki tam powinien występować, sadzimy przede wszystkim dęby, e, przede wszystkim e, gatunki właśnie liści. Miaste, dla żyznych siedlisk, takie jak wiązy, lipy, klony, rodzime gatunki, mhm. ale też stawiamy na gatunki biocenotyczne, czyli owocodajne, miododajne, drzewa kwitnące, takie jak głogi, no takie całkowicie biocenotyczne, z których, z których to też owoców każdy mniej lub więcej kojarzy, jaki użytek zrobić. No, bardzo fajnym gatunkiem, jaki posadziliśmy jest czereśnia ptasia, mhm. czyli, czyli dzika czereśnia, tak? No to nie taki, pójdziemy tam z wiadrami po czereśni. Tak się ucieszą. Się ucieszą. I, to, I to nie tylko ten gatunek, tak? Jakby jarzębiny sporo posadziliśmy, mhm. czyli bardzo dużo gatunków takich i z myślą i o owadach, i o ptakach. Mhm. Ale czereśnia ptasia to, to, to jest dzika czereśnia. Jak coś jest naturalne, to nie znaczy, że jest takie stricte pod mhm, u, użytek człowieka. Mianowicie tam nie podejdziemy z wiadrem i nie nazywamy zaraz wiadra czereśni, tak jak to mamy czasami e, e, wysyp owoców czereśni, tak? Gdzieś tam na podwórkach, w sadach. No nie, nie, nie. To jest dzika czereśnia tamtych. Ona pięknie kwitnie, w, wysoko rośnie. Jest ciekawym e, biologicznie gatunkiem. No ale tych owoców, tak jak z naszego e, kulinarnego punktu widzenia, to jest pięć owoców na krzyż, nie? Ale ptaki, ale z kolei są, ale są wysoko w koronach drzew. Tak wysokich czereśni, drzew czereśniowych nie spotkamy w sadach. One rosną w wysokości sosny i ptaki z tego mają absolutnie pożyte. Czyli ten las będzie generalnie niższy, rozumiem, bo w tej chwili te sosny dosyć wysoko rosną. Nie? Te sosny wysoko rosną, no może, to ja bym tak, tego nie określił, ja bym określił, że ten las po, po naszych zabiegach po prostu trzeba cierpliwości. Las, las rośnie wolno, ale gwarantuję Państwu, że to się odwdzięczy. To się odwdzięczy to poprzez, mhm. poprzez. 10 lasy... lat będzie trwało 5? 20. To znaczy za 20 lat już możemy tam szukać, wejść faktycznie przewyższy, wtedy, wtedy ze 20 lat już przewyższą te korony drzew. Tam. Posadzonych wysokość, średnią wysokość człowieka już można by było tam wyjść, już poszukać w pierwszej kolejności być może no, maślaków, tak, mhm. grzybów, Aha. ale no, żeby jeszcze. Czyli e... to trzeba liczyć, że gdzieś 2039. Ale mówimy w tylko chwili, o fragmencie lasu, tak? W te, tak. W tej mhm. chwili mamy 2019, bo audycja, mhm. mam nadzieję, przetrwa ładnych parę lat i, e, i za jakiś czas będziemy słuchać i porównywać, co tam rzeczywiście się tak. zmieniło. Tak. E, czyli generalnie. Nie no grzyby będzie można zbierać tak w tym lesie e, tak e, znaczy na, cały las był i jest dostępny i, i, i grzyby można zbierać z tym że no przykładowo w tym roku no dwa hektary łącznie powierzchni, no posadzony jest po prostu nowy las, no, więc mm -hmm. na, tak naprawdę e, w tych pierwszych latach nowego lasu e, to tak wysoka selekcja jest przeprowadzona w sposób naturalny pomiędzy drzewkami, tak no, jakby czyli zobrazu, obrazowując, określając to dokładnie, na nowym na hektarze nowego lasu sadzimy sadzonek gdzie 8-10 tysięcy, no, a potem mm -hmm. w, za 40 lat tych drzew jest 800, czyli tak duża selekcja pomiędzy Między drzewami jest mhm. konkurencja o wodę, konkurencja o światło. Dorosłe drzewa rosną dużo rzadziej niż to, no co tak. my sadzimy. Także to jest i, i, i faktycznie. No, musiałbym wrócić do pytania, co? Bo tak, bo troszeczkę... Troszkę... Obiegłem, no, a chciałem coś Nie, spuentować. ale to bardzo bardzo ciekawe no. rzeczy są. Ja po prostu zadam kolejne pytanie, no, mhm. bo mówimy tutaj o tym, że, że ten las z jednej strony ludzie się niepokoją i to chyba jest dobry a tak, sygnał, tak, bo prawda? tak próbuję nawiązać do tego, czy las jest niższy. No to ja odpowiem w ten sposób. Las jest na tyle bogaty, że w sensie siedliska są na tyle mm. bogate, i, i że możemy mieć ten las urozmaicony i do tego dążymy. Urozmaicony, czyli bioróżnorodność tego lasu może być dużo wyższa i to już niedługo. No będzie przyjemniejszy do spacerów takie rozumiem, tak? No, no, widzi pan, no tutaj y, spacery być może są na pierwszym miejscu, no ale to, no nie możemy tego lasu przebudować pod człowieka. My mm -hmm. przebudowujemy mm -hmm. las pod, y, pod dyktando natury. Pod, mm -hmm. y, zgodnie z prawami natury, tak jak mówię. I tam y, no będzie przyjemniejszy, bo będzie większa bioróżnorodność. No to, tak jak mówię, mm -hmm. nożymy do lasu naturalnego. Większa bioróżnorodność, no czyli, czyli więcej gatunków, nie, nie, czyli mam na myśli konkretnie, tutaj nie będzie na powierzchni tej, co teraz Teraz robimy zabieg. No, cały, ca, ca, cały fragment lasu, cały las ma 100 hektarów, tak? ale mm. no, cały ten fragmencik, na którym robimy przebudowę, tam ma 5 hektarów, e, z czego już na jednym hektarze nie mamy jednolitej olchy, czy jednolitej, mm. e, jedno, jednolitego drzewostanu sosnowego, tylko już mamy posadzone, tak jak wymieniłem, lipy, dęby, klony czereśnie, ptasią, jarzębiny, głogi, tak? Także już, już mhm. teraz z pełną świadomością mówię, że już tych gatunków Jasne. jest więcej. Przecież chyba fajnie. No. Pewnie, że że ja tak. tak czuję, no, ja tak? też, mi się też wydaje, że to fajnie. Dobrze, żeby wykorzystać ten potencjał Wśród mieszkańców, którzy tam chodzą i się troszczą o to, no bo w sumie to jest, tak. chodzi o to, że oni po prostu chcieliby więcej wiedzieć, może na ten temat. Macie y -y. dział edukacyjny i myślę, że to też jakoś działa, że, że ludzie się dowiadują, ale czy można. Brać... No są drugie, drogi, dru, różne są drogi tak, do mediacji i do. Dlatego też się spotykamy. -y. No dlatego tutaj się tak, razem tak. spotykamy. Y -y. Tak. Czy można jakoś, nie wiem, uczestniczyć w tych nasadzeniach, y pomóc w coś, w y -y. tym. Się. To Czy znaczy tak, się zapraszam jakoś. do śledzenia, no, 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 nic innego nie mogę zrobić jak po prostu zaprosić do śledzenia yy, właśnie działania naszej strony internetowej, naszego mm -hmm. Facebooka. Yy. No właśnie, jak ktoś za 30 lat posłucha, że ja mówię o Facebooku, to ciekawe, czy będzie wiedział, o czym ja mówię. <grystanie> to różnie to może pójść, nie? W każdym razie, no, w dobie internetu mam na myśli, mhm. że nie wiadomo, jak to się zmieni. Na, na, na ten moment to jest to, co możemy zaproponować. Nasza strona internetowa, nasz, nasz Facebook. Sadziliśmy również lat z wolontariuszami, tylko to no, trzeba śledzić, bo to yy, rąk do pracy nie brakuje. Mhm. My mamy podpisane umowy, bo teraz yy, to jest tak. Każdy chce pomyl, pomóc, ale my musimy mieć zawsze z tyłu głowy, że sadzimy tylko raz las. To no znaczy, właśnie. mamy prawo potem Może tak, nie do końca mamy prawo tutaj na błędy, tak? No mm -hmm. bo sadzimy tylko raz. Jest potem możliwość technicznego, tak jakby wprowadzenia rok później yy, mm -hmm. kolejnych sadzonek, które na przykład wypadły, które gdzieś tam dzik się przedostał. Staramy się ze wszystkich raz, yy, przestaramy się ze wszystkich sił yy, zrobić to ufachowo. Dokładnie e, i zabezpieczyć jeszcze następnie ten nowo posadzony las, chociażby przez zwierzyną, mhm. e, żeby, żeby, żeby po prostu ta przyroda sobie porodziła. A więc sadzimy las również z wolontariuszami. Jest, no, są, są to takie jednorazowe w roku akcje, no, ale oczywiście zdarzają się lata, gdzie nie będziemy sadzili, bo, bo nie no ma tak. takich wycinek mhm. na, na tyle potrzebnych, żeby sadzić nowy las. Tak? Więc e, no, robiliśmy to faktycznie że we współpracy z organizacją ekologiczną przyjechali wolontariusze. Ja zdecydowanie tam gdzie, tam, gdzie wiem, to staram się to sadzić pod naszym okiem, w okay. sensie fachowców, no, tak nieskromnie zabrzmi, ale pod okiem leśników, żeby z kolei to też było dobrze posadzone, bo to no, nie jest sztuką, hmm, ale robimy akcje różnego typu, które mogą być ciekawe i zapraszamy do zapoznania się z taką śledzić. ofertą. Właśnie, no trzeba tak. niekoniecznie na Facebooku, ale jakiś kontakt to, trzeba to, zachować. To. W takim razie. No dobrze. Ale tak patrząc na mapę Warszawy i lasów miejskich w Warszawie, to widać, że ten las to jest jeden z takich najbliższych centrum właściwie lasów, prawda? No może, może te lasy tutaj na Wawrze też są dosyć blisko. Znaczy to jest druga strona Wisły. Tak? No, no tak. To mhm. No to druga strona Wisły, tak. No lasy Białęki są już dużo dalej. Ale no, no blisko centrum również mamy na Woli, Lasek Olszynkę na Gorchowską. Olszynka tak? Gorchowska, no to jest już takim niewielkim fragmentem lasu, i e, również ale, ale też las Bielański, nie zapominajmy, taka perełka Warszawy, mhm. też Obszar Natura 2000. No, ale w tym kontekście właśnie chciałem spytać o to, czy, mhm. y, czy no, podchodzą, że tak powiem, do samej granicy tego lasu osiedla ludzkie. Tak. E, osiedla leśne, tak się to nazywa chyba to osiedle z jednej strony. Z drugiej no, strony prawdopodobnie dla też. Dla tak? deweloperów jest to na pewno dobry chwyt marketingowy, tak? Zapraszamy no, do wykupu mieszkań. Tam zauważyłem taką tendencję, tak, no ale no, cóż tym zrobić. Czy, czy tylko czy to jakoś koliduje, czy to jest jakiś problem e, dla lasów miejskich? No bo oprócz tego, że śmieci się tam pojawiają. Czy my prawda? mamy świadomość, że gospodarujemy lasami na terenie miasta. Już ten, to, to miasto jest i taki jest charakter miasta. To, to, tych ludzi będzie tych ludzi przybywa, tak? Także, no ale no, no, no czy, czy nie jest, jest, myślę, że Warszawa i tak ma się czym pochwalić, jeżeli chodzi o takie przyrodnicze aspekty mm -hmm, tego mm -hmm. obszaru miejskiego. Fajnie, fajnie, że mamy yy, Wisłę, y, Królową Polskich że mm -hmm. która też z przyrodniczego punktu widzenia jest bardzo ciekawa. Fajnie, że mamy pozostawione fragmenty mm -hmm. lasy, lasu. <laughs> tak, Warszawa się tak. obrasta, to co kiedyś było obrzeżami Warszawy, obecnie jest miasto. To też mamy tego mm -hmm. świadomość, Także aglomeracyjnie, administracyjnie Tradycyjnie ta, ta, no, ta Warszawa tak, mm -hmm. jest dużo większa niż jeszcze parę lat temu, a te lasy już tam były. No, my, jako leśnicy gospodarujący czy jakby dbający o, o, o lasy na terenie miasta, no, ten, no, mamy świadomość tego bardzo dużego stresu, który wywołuje bezpośrednio człowiek, inwestycje. Czyli mamy świadomość tego wysokiego wskaźnika antropopresji, no, mhm. wpływu, negatywnego wpływu człowieka na las. I... I to nie od dzisiaj te lasy mają z tym, powiedzmy, no w swoje problem. Po prostu taki, taki jest charakter tych lasów. Staramy się je zachowywać. No tak, ale to można właśnie wykorzystać ten potencjał, który w ludziach drzemie, czyli ten, to zainteresowanie, to zmartwienie, można przekuć w troszkę tak, w inną to stronę. To znaczy, my tak. Przede wszystkim zawsze, zawsze jakby lasy są otwarte przez cały rok z małymi mhm. wyjątkami, w momencie, kiedy mamy wysokie zagrożenia pożarowe, to wtedy jest taka możliwość. Że, że prawnie możliwość może dyrektor jednostki lasu miejskiego może zakazać wstępu do lasu, ale w każdym razie las jest otwarty y, przez cały rok, każdego dnia y, i to wy państwo y, spacerowicze, mieszkańcy, ludzie, którzy przychodzą do tego lasu, jesteście oczami tak naprawdę mhm. nas, gospodarzy. Czyli tak naprawdę wszyscy, chodzi mi o to, że wszyscy jesteśmy gospodarzami tego lasu i my powinniśmy obserwować, prosimy nie bać się w momencie jakby zaobserwowania niepokojących sytuacji. Prosimy nie bać się pytać, prosimy nie bać się wezwać właśnie straż miejską, mhm. jeżeli to jest mhm. taka potrzeba, czy policję, tak? Jeżeli widzimy, mam tu na myśli, jeżeli widzimy palone grille, zaśmiecanie, zaśmiecanie lasu, tak? Jakąś, jak, jakiś tam, no tak, zmieniajmy się, czy wycinka dana jest legalna, tak? To Słyszenie. nasze wspólne dobro, tak, która Tak, które mamy świadomość nie, nie, nie obrazi, no, trzeba to mm -hmm. w sposób. Y, trzeba szybko reagować. I mamy świadomość, że to y, państwo jesteście oczami nas leśników. Tak, no bo Las, Brud, nie, nie Las brudnowski wszędzie. jest, jest y, tak jak inne lasy objęte zakazem palenia ognia tak, otwartego. Jest tylko kilka miejsc w Warszawie. Zdaje się, na Młocinach ma być takie miejsce, i w kabatach też są wyznaczone Ta, tam miejsca. W Natomiast... w tych nadal są te paleniska zalegalizowane w sensie, że te miejsca do palenia nie są wyznaczone. Mhm. A są tutaj w Lesie nie ma takich miejsc i nie, nie będzie. Nie ma takich miejsc. Na pewno jest różna opinia na ten temat. Na pewno zdaję sobie sprawę, że ludzie lubią tą formę w rekreacji, czyli grillowania. No, no, zdaję sobie sprawę. No, zdawajmy sobie sprawę, że las rośnie bardzo wolno, mm -hmm. ale niestety płynie bardzo szybko. Płynie szybko i, tak. i, i, I to być może dla niektórych oklepany slogan no, jest całą prawdą. I, i, I ja osobiście uważam, że właśnie jest wiele innych, ciekawszych form rekreacji na terenie lasu, niż grillowanie. Bo y, roznoszę, y, no to, chociażby po zapachu no, tego no grillowania, grilla, nie wszyscy. powiedzieć, jakie w takim razie szlaki turystyczne są No właśnie, chcemy w przede wszystkim spacerować przy znaczy powietrzu. Mm -hmm. Tak, szlaki turystyczne. Yy, nie ma tam założonego rezerwatu, na który to prawnie by był zakaz wstępu yy, na któryś z obszarów lasu brudno, brudnowskiego. Ale uwaga, las brudnowski nie wszędzie da się przejść, ponieważ on właśnie słynie z tego, tego, tego charakterystyczną są mokradła. Yy, ma fragment olsu. Fragment olsu można pięknie zobaczyć ze drewnianej kładki, mm -hmm, która stoi tam mm -hmm. od wielu lat i, i można wejść praktycznie w środek bagna suchą stopą przejść ten las i, 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 i być zjedzonym w lato przez komary, no bo to jest Wtedy jak w dżungli się długie, czujemy, tak, 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 dużo, tak, dużo owadów tam, gdzie jest woda, tam są mini owady mhm. i, i śpiewają e, słowiki i te gatunki e, ptaków chociażby, które są związane z mokradłami, jak rokitniczki, czcinniki i fajnie, że możemy w tak małym fragmencie lasu usłyszeć te nietypowe e, odgłosy e, ptaków, takich specyficznych ptaków, specyficznych dla mokradeł. A to nie wiedziałem, to tam, tam są jakieś inne ptaki, tak? Bo ja tak tylko na brzegu To znaczy, brzegu wszystkie byłem ptaki są ochronione, mhm. tak? Nawet pospolity wróbel jest objęty, ale, ale tam na przykład spotkamy gatunki ptaków, których nie spotkamy w borach, czyli nie wiem, mhm. w lesie Sobieskiego, których nie spotkamy w pięknym rezerwacie Laskabacki. No nie spotkamy, dlatego, że nie ma tam tu co akurat jest w lesie brudnowskim, mhm. prawda? Także takie, chodzi o to, że spotkamy takie gatunki ptaków, które Nietypowe. są... E, mhm. Po prostu charakterystyczne dla tam mokradu, mokradu. Mhm. Słowika również tak nawet na bulwarach obleganych przez ludzi, tak? Yy... Wisiwa, i idąc nad Wisłą, po bulwarach też usłyszymy słowika. Yy, a także, ale to jest ta ciekawostka, że słowika również można usłyszeć, yy, śpiewającego słowika można również usłyszeć w lesie brudnowskim. Czyli słowiek lubi mokrada. Mokra mokra tak, hmm. dokładnie, dokładnie. Tam gdzie, tam, gdzie właśnie z kolei no, to wszystko idzie jak w takim łańcuchu. Hmm. tak Jak są mokrada, to z kolei rosną odpowiednie krzewinki, łozowiska, wierzby. Tam z kolei Lęgnie, lęgi zakłada Słowik, tak? I to jest też przykład lęgów Słowika, jak najbardziej w Lesie Brudnowskim mamy potwierdzone. Czyli o której godzinie trzeba tak pójść, żeby go usłyszeć? Słowik akurat o tej porze roku, czyli taka późna wiosna, to śpiewa przez cały rok, nie? ale wieczorami na pewno to ma specyficzny klimat. Mhm. Chociaż nie no trudno mi określić, chyba, że jest Trzeba spróbować. Trzeba przyjść rano, <laughs> <laughs> wtedy, kiedy wszystko się budzi do życia, czyli wcześnie rano i też faktycznie jeden z pierwszych takich gatunków no, Odzywają się to właśnie e, rokietniczki, słowiki. E, następnie te, te gatunki stricte leśne, kosy, drozdy śpiewają. No i w każdym razie, e, e, na pytanie, kiedy e, najlepiej iść do lasu, żeby posłuchać ptaków, no to jest zbyt skomplikowane. To jest rzecz gustu, w, na wiosnę, ptaki śpiewają. Na wiosnę mhm. ptaki śpiewają inaczej walczą o swoje terytoria, zakładają lęgi, także ten, ten śpiew jest inny. W momencie już lata, kiedy już pisklaki wylatują z gniazda, no one, te, te samce, te samiczki nie muszą tak zalotnie śpiewać, tak, więc po prostu jest to... Yy, Taki wprawny przyrodnik, jakby e, e, doświadczony przy, przyrodnik, hmm. też widzi tą różnicę, na przykład mm -hmm. w śpiewie ptaków. Mm -hmm. tak? inna, inna, inaczej, innego rodzaju jest to śpiew zupełnie na wiosnę, inny latem, a na jesień to już trzeba odlatywać zazwyczaj do ciepłych krajów, chociaż wiadomo, wiele gatunków, szczególnie w mieście, zostaje jeszcze przez cały rok. Mm -hmm. Rozumiem, że ta kładka, o której Pan mówił, nad, tak. nad tym bagnem, to jest taki, taki rodzaj infrastruktury tak wewnętrznej lasu turystycznego. Dla, dla mieszkańców, żeby po prostu można było, żeby to był dostępny teren, no bo tak na bagno wejść, to to raczej Dokładnie, byłby, jakby... byłoby nieprzyjemnie. Ale co jeszcze, czego jeszcze możemy się spodziewać z takiego właśnie wyposażenia turystycznego, że tak powiem, lasu? No, no cała, tam jest, tam jest w okolicach tych archeologicznych mhm. wykopalisk, tam gdzie potwierdzono grodzisko, są tablice edukacyjne, także dla... Na całym terenie zainteresowanych ja taką kontakt, historyczną ta aspektem obszaru. Tak, to jest akurat od ulicy Głębockiej jest cała polana rekreacyjna. Tam Urząd Dzielnicy Targówek dla Państwa no, też ma duży wkład, nie tylko my leśnicy, ale Urząd Dzielnicy Targówek. Współpracujecie, konkretnie na współpracujecie, tak? Tak, Z współpracujemy akurat, akurat tutaj polana rekreacyjna, gdzie jest to grodzisko. Faktycznie dba o niego Urząd Dzielnicy Targówek. Stara się dbać jak najlepiej i, i są... A my stawiamy no, na co? Na aktywność w lesie. No właśnie mhm. tam jest specyficzny, w każdym lesie specyficzny mikroklimat. Tu, tutaj się możemy wyciszyć to tutaj możemy jakby uprawiać te indywidualne sporty. No dobrze, tak? ale rowerem można wjechać? Tak, są ścieżki absolutnie e, bardzo ciekawie zresztą zrobione właśnie, że nie trzeba jeździć ulicami, można objechać cały nas bezpośrednio, będąc e, Bezpośrednio będąc pod okapem drzewostanu i są ścieżki rowerowe, eee, no tak, na... wzdłuż ulicy Kondratowicza to jest jedna z piękniejszych e, e, ścieżek rowerowych, tak, bo ona jest zupełnie w lesie. No może nie a... jest za długa, tak. Mm -hmm. Następnie można sobie pojechać w te, 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 te drzewostany, e, właśnie bardziej suche i przejechać rowerem. No Mamy, nie zapomnijmy, taką atrakcję wykorzystywaną zimą na terenie Lasu Brudnowskiego. Jest to górka. To pochodzenie tej górki jest różne. Podobno tam są też gruzowiska zburzonej Warszawy, ale to tak, mhm. ja to tak mówię, jako ciekawostkę, może bardziej nie mówię, że to jest potwierdzone. W każdym razie, górka obecna no, jest wykorzystywana zimą przez, przez dzieci na, na, na sanki, przez rosłych na biegówki. E, także mamy nawet atrakcję przez cały rok. No i teraz mówimy, wychodzimy na przeciw oczekiwaniom e, i mając jednak na uwadze tutaj to, to aktywne spędzanie czasów na, na, w lasach. także realizowane są również budżety partycypacyjne. Mm -hmm. Także Państwo macie pomysły, jeżeli te pomysły przechodzą. A co można zaproponować w budżecie partycypacyjnym Teraz, dla Obecnie osób? zrealizowaliśmy e, ścieżkę biegową, e, to znaczy nawet nie robiliśmy nowej ścieżki, żeby była jasność, bo zapytał. Mm -hmm. e, odnowiona bo, tak to, 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 to po istniejących ścieżkach, tylko że są postawione słupki i mapki przede wszystkim, mm -hmm. mapki i słupki z dystansem. Tak jak ktoś trenuje biegi, to wtedy ma e, m, możliwość weryfikacji swojego mm -hmm, czasu mm -hmm. tak, e, i ma na słupki kilometrażowe z dystansem napisanym. Aż, aż, trzy, aż trzy rodzaje trasy są zrobione. Stricte podbiegaczy. Mhm. W sensie trzy dystanse. Są mapki, można, jest wszystko na miejscu, można, można to zobaczyć, można sobie wybrać daną trasę. Krótszą dłuższą, znaczy, średnią te mapki i jeszcze są dłuższą. Tak, na jakichś słupkach? tak Tak, tak, mhm. tak, tak. tak. Co mapki na słupkach. Jest siłownia plenerowa, jest taka postawiona przez dzielnicę właśnie na tym placu rekreacyjnym przy Grodzisku, ale również jest na drodze dojazdowej do ogródków działkowych, jest też z budżetu partycypacyjnego ścieżka, leśna ścieżka zdrowia z takimi urządzeniami, no bardziej już być może dla bardziej wprawionych sportowców na zasadzie no dużo urządzeń jest do podciągania, do wykorzystywania własnej masy ciała do ćwiczeń, także Także taka ścieżka zdrowia też stanęła. A wspomniana wcześniej ścieżka biegowa tam gdzieś fajnie meandruje. I, i, po, mm -hmm, gór, mm -hmm. i po górkach wspomnianych wcześniej, wykorzystywanych zimą do sportów zimowych. A teraz jeszcze na, na sam koniec, już no. chciałem zapytać: no bo mamy las, to zwierzęta, bo bez, tak. bez zwierząt nie ma lasu. Podobno. Tak. I, I jakie tutaj zwierzęta możemy spotkać? Oprócz wspomnianych już ptaków, słowików które lubią te tereny bazniste. No właśnie. Na pewno będzie wydra chyba, tak? Wydra czy, bo, czy bubr? E, to znaczy tam nie ma takich zbiorników wodnych, żeby tam bobry się... Z... Bo słyszałem, z... że był problem z, y -y. Z właśnie z jakimiś zwierzętami, musiały e, to być To tam, wywożone. gdzie są rowy melioracyjne, na przykład Losczynka Grunowska ma taki faktycznie problem, że aż za dużo tych bobrów. No bobry są w końcu gryzaniami mm -hmm. i potrafią się szybko roznawiać. Czyli u nas Ale w nas nie ma. Nie ma takiej wody, gdzie, gdzie te bobry by tam na stałe się zasiedliły więc, więc nie ma bezpośrednich takich zbiorników z wodą powierzchniową, tak? a mm -hmm. tego potrzebują bobry. No ale a mieszkańcy nim, przy ale, no... ulicy, przy kanale zaciszańskim, Aha. na ulicy Bystrej bodajże, oni się, no. Protestują, bo tam dziki często wychodzą. No ważne, no. te, dziki, te dziki, co z tymi te, dzikami te tutaj w nocy? one faktycznie wychodzą w nocy, Takie mają tryb życia, że, to, 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 że żerują, żerują, żerują w nocy, no. pod osłoną nocy. W ciągu dnia odpoczywają. Faktycznie yy, dziki odpoczywają głównie w lesie, to jest ich dom. Yy, tam mają swoje sypialnie. No bo w ciągu dnia A, ale, jest dostawa towaru, tylko, tak? Bo ludzie przynoszą no, to... ten towar Ta. i zostawiają resztki i dziki chyba tym się żywią, tak? Dziki są piekielnie inteligentnymi zwierzętami. Hmm. One, one, one po prostu uczą się szybko. E, szczególnie w tej kwestii zdobywania pokarmu, mm -hmm. czyli dla nich podstawowej. <laughs> one mają cel, jakie? No, rozmnażać się i, i, i dostatnio życia. Dosta, dostatnie życie e, dla zwierzęcia, takiego jak dzikno, to jest po prostu być wiecznie najedzonym. Tak no ale to dużo One on, się szybko są, uczą, one mm -hmm. szybko rosną, mają dosyć dobrze w mieście, z tak z biologicznego punktu widzenia. Mm. One nie mają takich stresów, jakichś mrozów. E, które by uśmiercały ich populację. nie mają naturalnego wroga. No to niedźwiedzie tylko w możemy zobaczyć. Wilki też. No Także tutaj drapieżnika nie mają. No, no cóż, yy, 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 mają jak pączek w maśle, no po prostu wychodzą sobie, śpią sobie w zakrzaczonym, zarośniętym, podmokłym lesie brudnowskim, mm -hmm. gdzie, gdzie w spokoju tam nawet człowiek nie wejdzie, no bo tylko ma tyle, że kładkę do przejścia przez mokradła, chyba, że założy sobie do, dobre wodary, czy, czy po prostu wysokie kalosze. No w każdym razie dzik sobie siedzi w tych mokradłach tam ee, i sobie odpoczywa, przez cały dzień się wy, wyleguje. E, tam się też rozmnaża, e, po, czym, po czym cwaniacko no wychodzi na, y, dla naszego oka zadbany trawnik, a w którym to ma, w którym to trawniku ma y, po prostu pod dostatkiem nornic, pędraków. Y, no, zadbany trawnik, no to też y, taki trawnik, gdzie jest po prostu, nie trzeba przemierzać kilometrów do, za zdobyciem pokarmu, bo to <gry> można przyjść sobie jak podane na talerzu, na takim trawniczku, teraz mhm. zjeść pędraki, czy wspomniane nornice, bo no, dziki lubi, są wszystkożerne, Jedzą również gryzonie. Y, no i jak, jak taki dzik wychodzi, to człowiek ucieka od razu, tak? No, bo, no, bo no jednak jednak znaczy, te, te, te dziki na całe szczęście, no jakby myślę, że to za temat w ogóle zwierzyny w mieście zasługuje na oddzielną audycję i pewnie taka będzie też realizowana wspólnie z panem, ale te dziki całe szczęście, no nie są zwierzętami agresywnymi, pamiętajmy. To znaczy, matki bronią swoich dzieci, lochy mm -hmm. bronią pasiaków, także... Takich okresach, właśnie teraz, wiosny, e, faktycznie. No ale co jeszcze w Brudnowskim możemy spotkać? E, właśnie, w, w Lesie Brudnowskim e, niestety on jest coraz bardziej taki e, e, oddzielany, czyli mówiąc wprost, niepokoi mnie jako przyrodnika ten fakt, że on się staje powoli taką wyspą. Ale jeszcze nie jest tą wyspą, jeszcze ma takie połączenie e, przyrodnicze. No przez trasę torońską jeszcze przeskakiwały tam, zdaje się. No na przykład niedawno. łosie, prawda? Mm -hmm. Ale to nie są łosie, Sarny. które tam e, mm -hmm. faktycznie wyprowadzają zają młode. Sarny są, utrzymują się bez yy, dziki. Yy, sarny yy, sporadycznie zachodzą łosie. Yy, yy. Był przypadek, że, 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 że no ale to nie potwierdzony, że nawet i jeleń zawędrował, ale to są wszystko gościnne zwierzęta w mm -hmm, tym razie, To mm -hmm. nie są stani mieszkańcy. To chyba za mały las, żeby tak na stałe zamieszkać. No, tak, to zwierzęta mm -hmm. tam jakby są, migrują. Także. Dużą są bytowo. zmienne w zależności w zależności od yy, chociażby pory roku. Tak? W mm -hmm, momencie, kiedy mm -hmm. jest ciężarna taka klępa, tak? czyli samica mm -hmm, łosia. Mm -hmm. To, no to ona gdzieś tam gdzie indziej żeruje. Potem musi wyżywić młode, także też w, na, mniejszym po po, na mniejszej powierzchni się porusza, żerując. Potem wędruje gdzieś, żeby się rozmnożyć, żeby znaleźć samca i tak na zmianę. No więc to jest bardzo zmienne po prostu w skali roku. No w, w gościnnie, w Lesie Brudnowskim, możemy praktycznie, może, mamy okazję spotkać praktycznie każde zwierzę, e, które wy występuje na Mazowszu. No, no może wilka myślę, że nie spotkamy, ale. No tak, to ale jest, po, poza trasami Wilka Wilka jest wzdłuż Wisły chyba. Chociaż dwieka. nie, to nie można tak powiedzieć, bo właśnie zdarzały się przecież przypadki Wilków w mieście. No i mhm. wiemy, że są już wilki w Kampinosie. Ale lisy, lisy, A lisy też. są też jak najbardziej. Lisy są. Te lisy na pewno tam się żywią po prostu drobnymi gryzoniami, których mają pod dostatkiem. Czy też płazami. Ale, mhm. ale przez to, że są okradła, to mamy też właśnie gatunki płazów i gadów. Zobaczyć spływającego zaskrońca, czy pełzającego zaskrońca, no to nie jest duży wyczyn. Są zaskrońce. Nie są szkodliwe. Uwaga, nie mylimy, prawda, zaskrońca jako węża. Nie mylimy chociażby ze żmiją zygzakowatą. W każdym razie e, i owady. E, duża ilość owadów przez to, że właśnie jest, du, jest zróżnicowana, bio, e, bioróżno, z, z, zróżnicowane są w lesie brudnowskim siedliska. Czyli jest mm -hmm. i mokro, i bardziej sucho. I wszystko to mamy w jednym miejscu. I mamy łączki, Polanki a i również i te drzewostany, mm -hmm. jak i Olsy, jak i... Las Brudnowski, czynny przez całą dobę. Zapraszamy. Zapraszamy. W takim razie moim gościem był pan Damian Całka. Chyba, że jeszcze coś mamy do, do powiedzenia. Może o czymś zapomniałem, jeśli chodzi o Las Brudnowski. My mieliśmy hmm. rozpiskę. Chyba wszystko już omówiliśmy. Coś Pana przychodzi do głowy? Wszystko mówiliśmy. No, ja, ja jeszcze raz zapraszam do Lasu Brudnowskiego. No, jakby... Yy po to, żeby można było sobie odpocząć, tudzież wyciszyć się w specyficznym mikroklimacie, jaki daje ten teren. I zachęcamy do uprawiania sportu, bo właśnie my zagospodarowując rekreacyjnie las i również nasz Brudnowski, wiemy, że państwo lubicie aktywnie spędzać czas na terenie lasu i zarówno ścieżki zdrowia, w sensie siłownie plenerowe, jakieś ścieżki biegowe, ścieżki rowerowe. Wszystko to mamy w Lesie Brudnowskim. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Pan Damian Całka, leśnik z Lasów Miejskich w Warszawie. Dziękuję, Daszbur. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.